Hej wszystkim z tej strony, Charmin, witam Was bardzo serdecznie. Niestety muszę nagrywać to drugi raz, e, bo moja rodzina stwierdziła, że wlezie mi w, w środku mojej gadaniny i już się tak, roz, że tak powiem, e, rozdziebałam, że muszę to zacząć od nowa. Także moi drodzy, lecimy, jest noc tuż przed naszym e, ślubem, a ja nareszcie mam czas dla siebie, albo przynajmniej tak myślałam. E, kiedy tylko jednakże wchodzę do pokoju, widzę, że nie jest on pusty. Klot siedzi sobie przy pianinie delikatnie grając melancholijną melodię. Na początku staje się, że mnie nie zauważa, a ja zastanawiam się, czy by go jakoś zaskoczyć. Jednakże zanim udaje mi się cokolwiek zrobić, on zatrzymuje się i patrzy na mnie. Olu set, moja piękna żono. A, to nie brzmiało zbyt dobrze, prawda? Myślę, że wolałbym nazwać cię moją piękną królową. Co ty na to? Królowa. Ciężar e, tych słów staje się lżejszy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy myślę o tym, że to Klot zasiądzie wraz ze mną, ale nawet wtedy ta myśl wydaje mi się dziwna. To ciężkie do wyobrażenia sobie, że kiedyś ja zasiądę na tronie mojego ojca. Sięgam dłonią dwo, po dwa pluszaki, piękną i bestię. Klot e, pochyla się nad pianinem z uśmiechem. Przez moment pomiędzy nami zalega... Delikatna cisza. Mógłbym cię o coś spytać, kochanie? Patrzę się na niego ciekawa i przytakuję. Dwa lata temu, kiedy przyszłaś do mnie po pomoc, jakże to być dobrą, e, pamiętasz, co pierwsze ci powiedziałem? To było dwa lata temu w tawernie, e, kiedy wciąż zastanawiałam się, czym ta dobrość jest. Pierwszą rzeczą, rzeczą jaką Klot e, mi doradził, było Piękno, oczywiście. Czy to nie było coś o tym, że trzeba być pięknym wewnątrz, jak i na zewnątrz? Pamiętasz? Nie da się tego nie pamiętać. Przecież tak bardzo zawsze starasz się o swój wygląd. Starałem. Wciąż się starasz Tak uśmiecha się. Oczywiście, ale wtedy tym pięknym chowałem prawdę zamiast o niej mówić. Panika Karma jest moim ulubionym przebraniem, przecież wiesz. Brzmisz tak, byś, tak, jakbyś miał ich więcej. Jak to powiedział, że nie miałem. Przecież wymykałem się z pałacu, żeby nie robić tego, co do mnie należało. Zatrzymuje się na chwilę, rozmyślając, a zaraz potem delikatnie wzdycha. Był kiedyś sobie taki czas, kiedy dla mnie piękno było najważniejsze. E, nawet wtedy, kiedy e, postanowiono tak nałożyć na mnie klątwę piękności. Pokazuję na pluszaka, którego trzymam w moich dłoniach. Tak naprawdę nigdy nie lubiłem tej baśni. Zawsze myślałem, że e, wiedźma była zbyt okrutna dla księcia, żeby tak bardzo zniszczyć mu całe życie, dlatego że się czegoś nie nauczył. Jednakże, kiedy na mnie spadła ta klątwa, jakby zaklołem e, tamtą wiedźmę, e, chciałem jej pokazać, że mogę złamać klątwę, nie zmieniając się. Jednakże nigdy nie zdałem sobie sprawy, jak bardzo tej zmiany potrzebowałem aż do czasu. Jego oczy spoczęły na mnie. No i teraz kochani tak dotąd udało mi się przetłumaczyć wcześniej, także lecimy dalej dopóki ty się nie pojawiłeś gdybym ciebie nie spotkał Lucet może wciąż byłbym tym przeklętym mężczyzną i tutaj jest bardzo piękne zdanie którego możecie się nauczyć e, bo pokazuje bardzo dobrze e, takie dbanie tak także jeżeli ktoś się czasem uczy z otworem angielskiego tak jak ja to kiedyś robiłam, to to jest cudowne plus to head na początku, które pokazuje impact zdania. Mm, dobra, słuchajcie, troszeczkę się rozgadałam, <grym> także lecimy dalej. E, może i byłbym e, troszeczkę mądrzejszy, ale wciąż byłbym e, całkowicie rozpieszczonym e, e, głównym księciem Bruganti, no to na pewno. A teraz podchodzi, żeby usiąść ze mną i uśmiecha się. Jestem przecież koronowanym księciem Angelie i twoim przyszłym mężem, najukochańszej panienki w tym wszechświecie. Najpiękniejszej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Odbiera mi bestiowego pluszaka i przytrzymuje go w rękach. A więc widzisz, tak jak książę w tych wszystkich baśniach, ja znalazłem e, moje prawdziwe wołanie, kiedy sp spotkałem ciebie, księżniczko, i chciałem ci za to podziękować. Kładę moją głowę na jego ramieniu z uśmiechem. Nie musisz mi dziękować, Claude? <grym> Och, naprawdę, nie odpowiesz mi niczym miłym, moja miłości śmieje się i jeszcze bardziej chowam e, moją twarz w jego szyję. Zostawiam to na przysięgę jutro. Musisz poczekać jeszcze troszkę. No cóż, wygląda na to, że nie mam zbytniego wyboru, jeżeli o to chodzi. Całuję mnie w moje czoło. E, no i powoli... Mm, Cisza tak zapada pomiędzy nami, ale jest ona bardzo komfortująca i uspokajająca. E, moje ramiona znajdują e, ciało Kloda, no i oczywiście przytulam się do niego. A moja głowa leży na jego ramieniu. Ach, dziękuję Ci, Klod. No i co, lecimy, słuchajcie, na ślub. Już nie mogę się doczekać. Oho. E, oczywiście, co Bóg złączy, e, ludzkość niech nie rozłącza? Czy jakoś tak? Jeszcze nie wiem, sama nie miałam. <laughs> e, zanim jednak uznam Was za małżeństwo, e, musicie się pocałować. Słyszałam już te słowa e, tyle razy wcześniej, ale teraz tutaj, przed taką ilością ludzi, e, wydaje się, jak brzmiały o wiele głośniej. Jednakże ja jakby tak nie załamię się, nie drgnę, e, przecież księżniczka zawsze jest pewna siebie. Robię krok w przód, żeby złapać dłoń kloda w moją, ale zanim e, jestem w stanie e, stanąć jeszcze jeden krok, e, on już e, jest tak bliziutko, że nasze nosy się dotykają. To jedyne. To, to jest jedyne, co mogę zrobić przed wstrzymywaniem oddechu, kiedy to on i jego jedna dłoń znajduje się na moich plecach i przyciąga mnie. O, jakie to. narysowane beznadziejnie, ale ogólnie słodkie. Jakbym miał więcej włosów, to może, może bym jeszcze wybaczyła, ale ogólnie makabra. Uśmiecha się do mnie zawiadocko, jest tak blisko, a ja czuję jego oddech na moim policzku. Słyszę, jak ludzie się ekscytują, i nie mogę zbytnio powiedzieć, czy się śmieją, czy może coś do siebie mówią. Tego nie było na próbach. Szepcę mu to do ucha, a moje policzki robią się czerwone. Oj, próby były takie nudne. Wiesz, ja lubię czasem złamać jedną czy dwie zasady. Nie mogę się zmusić, żeby zaprotestować. Klod jednakże zawsze udaje mu się jakoś wyzbyć tych moich zmartwień. On zawsze jest sobą nieważne, jaki moment w sobie ma. Jego pewność siebie czasem ciężko jest znieść, ale także jest inspirująca. Jestem tylko i wyłącznie taki e, pewny siebie, dlatego, że mam e, taką królową jak ty. Teraz możesz pocałować pannę młodą. No, słodkie, no co ja mam wam powiedzieć? No, w końcu żeśmy się doczekali po tak długim e, okresie, ale żeśmy się doczekali. Nikt z nas już nie słyszy, co się do nas mówi. Klot e, kładzie swoje usta na moich, całując mnie, zanim e, jest on w stanie dokończyć e, zdanie. Słyszę, jak ludzie klaskają tuż za nami, ale jest to tylko gdzieś tam z tyłu. Jedyne, co teraz mogę czuć, to. E, to te momenty, w których moich, moje serce zatrzymuje się, a także e, wtedy, kiedy Kloda, usta są na moich, a także jego e, ciepło, które mnie otacza. Kocham cię, moja piękna królowo. E, kiedy mnie tak e, tytułuje, sprawia to, że jestem dumna. Ponownie go całuję, tym razem po policzku, zanim przyciskam moje, moje czoło to do jego. Ja też Cię kocham, Klod. Aaa, jakie to pikne. Okej, okay, bal o północy, chapter szósty. Coś mi się wydaje, że już idziemy, słuchajcie, do samego końca. Okay, jeżeli, że tak powiem, zgadza się miejsce, do którego zostaliśmy zaproszeni, no to to musi być tutaj. Klod i ja zatrzymujemy się tuż przed drzwiami do sali tronowej. Klod wciąż trzyma w palcach jakieś anonimowe zaproszenie, które pojawiło się wcześniej przed naszymi drzwiami. Patrzy się zarówno na zaproszenie, a zaraz potem na podwójne drzwi. Odgłosy za drzwiami są wyciszone nie jesteśmy w stanie nic usłyszeć. Uh -huh. A nie, przepraszam, są takie wyciszone, ale wciąż jednak, że jesteśmy w stanie coś tam usłyszeć e, jakieś pogaduchy, tak? E, Dużej ilości ludzi, e, którą słychać aż na samym końcu holu. Tak, przepraszam, źle przeczytałem. E, kochanie, co to jest? Hmm, zastanawiam się. Claude nosi na mnie swoją brew, e, oczywiście chowa wcześniejszy liścik e, gdzieś tam e, do siebie. Pcha drzwi do sali tronowej, nie wahając się. E, wchodzenie do sali tronowej nie ma jest niemal tak, jakbyście wchodzili do e, bogatszego, e, udekorowanego świata. Jakieś wymyślne stoły przepełnione są niesamowitą ilością jedzenia, dekoracji, a wszystko to oświetlają przepiękne, jak my to na to mówimy, Żyrandole o, to chciałam powiedzieć. Klot patrzy na mnie, oczy szeroko rozszerzone, no i nie wie co powiedzieć, ale za to ja się uśmiecham. No, co tam? E, języka ci zabrakło? Ale co to wszystko ma znaczyć? Przecież już jest prawie 12. Kiedy tam mówi, właśnie e, słyszymy wybicie tej godziny. Jednakże wszystko to jest e, troszeczkę uciszone, ponieważ wciąż słyszymy gdzieś z tyłu, e, jak gra orkiestra. Oczywiście, że jest dwunasta, Przecież jest czas na e, bal o godzinie 12. Klot wciąż rozgląda się wokół siebie, troszeczkę zagubiony, ale wciąż uśmiechający się szeroko. E, bal o 12. Czy Lens ci właśnie o tym powiedział? Oczywiście, że tak. Przecież pracowałam z nimi Emeline, e, żeby wszystko tutaj wyglądało tak jak u Ciebie. O, jakie to kochane z jej strony. Klot patrzy się w sam środek sali, kiedy różne na różną dekora dekorację wykonaną z różnych róży, którą tutaj e, położyliśmy. Za dużo R. <grywia> e, wykonawcy, niektórzy z nich oczywiście są wiedźmami. E, Tłoczone są na każdym centymetrze sali balowej. No i oczywiście tam coś pokazują, ale my tutaj niestety nie widzimy co. Lucet odwraca się w moją stronę. Kocham cię. Ach, i dlatego kocham cię. Pochyla się, żeby delikatnie pocałować moje usta, ale zaraz potem odwraca się z dziwnym wyrazem na twarzy. Czyżby to lama zaproponował, żebyśmy zrobili to? E, tak, ale czy to ma jakieś znaczenie? A więc e, nic dziwnego, że nie miał nic przeciwko, żeby opuścić, e, znaczy to jest jego sposób, żeby opuścić Angelię. Marszczy brwi na kogoś stojącego tam pomiędzy ludźmi. E, idę za jego wzrokiem i widzę Lensa, który tańczy na samym środku z Emeline, Oooo. Obydwoje są tak bardzo w siebie zapatrzeni, że nawet nie patrzą na nas. Cześć no, coś tu się szykuje. Zrujnować plany to tylko Lens tak potrafi. Twoje plany? Jego zmarszczone brwi nagle znikają i oddarza mnie pełnym uśmiechem. Przyciąga mnie do siebie bliżej i całuje mnie w czoło. To nic takiego, kochanie. No dobrze, teraz świętujmy. Zabiera mnie sam w środek e, otaczających nas ludzi. E, no i wtedy tak atmosfera troszeczkę się zmienia. E, nawet Jakieś tam oczywiście osoby wyżej usytuowane, z którymi zazwyczaj ja nie rozmawiam, e, otwierają się przed klodem. E, no i noc zmienia się w pełną radości i rozmów. Wszędzie, gdzie niekolwiek pójdziemy, e, wszyscy nam gratulują. Przedtem. E, Spotkania i oczywiście witanie się z takimi ludźmi byłyby troszeczkę dla mnie przytłaczające. Ale Klot rozsiewa taką pewność siebie, że nie jest to możliwe, żeby po prostu nie dać się ponieść temu momentowi. Oczywiście wszyscy z tawerny także tutaj się pojawili. Są tutaj także i goście, którzy są mi nieznani. Staram się porozmawiać z tyloma ludźmi, z którymi tylko mogę. No i czasem jest tak, jakby jesteśmy tak zabiegani, jakby nas ktoś nie zauważał. A Gadlan. Garlan zatrzymuje się e, i patrzy w moją st stronę. Jego twarz cała czerwona. Coś się złego stało. Dlaczego on jest taki czerwony? Widziałem, że wcześniej patrolował, e, ale teraz chodzi to w te, to we w te, wyglądając, jakby nie mógł spocząć. Patrzę w dół na jego dłoń i widzę, e, że coś ma w zamkniętej. Nie, 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 nie mam nic, żeby tutaj zgłosić Wasza wysokość. A co tam trzymasz? Garland oczywiście oddycha ciężko i ukazuje to, co ma w palcach. Jestem zaskoczona, kiedy widzę bardzo małe pudełeczko, jednakże zaraz szybko znika. Oto pierścionek dla Żurien. Chwilę mi to zabiera, żeby zrozumieć, co się dzieje, ale zaraz potem e, nie mogę nic na to poradzić. Ale szeroko się uśmiecham. Upewniłem się, że obydwoje dostaniemy dzisiaj wolne, ażebym mógł. No, ty wiesz co? Jeżeli oświadczysz się żurien publicznie, e, uderzyłaby cię, wiesz o tym, prawda? Oczywiście, że tak, ale gorsze niż to byłoby to, że straciłbym możliwość mówienia przy tych wszystkich ludziach. Zadziwia mnie to zawsze, że Garland jest taki pewny siebie, kiedy tylko i wyłącznie e, e, musi się rozprawić z innymi żołnierzami, ale jeżeli chodzi o żurien, no to już cały jest czerwony. Powodzenia, Garland. Jestem pewna, że powie ci tak. Mam nadzieję. Ty i książę Klod będziecie pierwszymi, którzy dowiedzą się, cóż zaszło. Nieważne, co by się nie zdziało. To chyba dobrze, że nie powiedział Klodowi, że, że się oświadczy. Byłoby mu o wiele ciężej, bo zmusiłby go prawdopodobnie, żeby zrobił to na balu. Garland się przede mną oczywiście kłania i odchodzi wciąż, rumiany. Jestem pewna, że nic mu nie będzie, że już zdecydowanie odpowiem mu tak. Księżniczko Luset. Lance nagle staje tuż przede mną, uśmiechając się. Oni za często używają tego słówka. On się uśmiecha normalnie, a nie za Jakby nie umieli, nie wiem, użyć innego przymiotnika, ale dobra, to tylko moje czepianie się. Emmeline stoi zaraz obok niego, śmiejąc się do rozpuchu. Ten dziwny uśmiech, szek zaskakuje mnie. No, co tam jeszcze masz zaplanowanego, Lance? No cóż, księżniczko. Dla Ciebie to teraz tylko Luset. Jakby nie patrzeć, Lance jest moim szwagrem od teraz. Może przecież on nazywać mnie moim imieniem, a nie tytułem. Kiedy powiedziałam mu to parę dni temu, przeprosił mnie i powiedział, że nie jest w stanie zwracać się do mnie bez tytułu. A, tak, wybacz, Luset. Ale jeżeli chodzi o plany, to tak, mam coś w mojej myśli. Wybrałeś ten dzień specjalnie, prawda? Oczywiście. Zaraz e, wyjaśniam mi resztkę e, planu. Jestem zdziwiona tym, co sugeruje, ale w sumie. E, nie żeby mnie to aż tak bardzo przytłaczało, żebym się wycofała. No dobrze, ja się klodem zajmę, żeby był zajęty. A ja idę z tobą, Luset. E, chcę ci pomóc się przybrać. A to nie będzie potrzebne. Słuchaj, szybciej to zrobimy, jeżeli ci pomogę. Przyrzekam. Emeline bierze moją dłoń i ciągnie mnie za sobą, wyciągając mnie z y, sali tronowej. No i proszę bardzo, gotowe. Emeline odchodzi wciąż z uśmiechem. Wyglądasz przepięknie, Luset. E, w, oczywiście, na moich stópkach zakłada mi e, szkane pantofelki. Naprawdę rzadko je zakładam i jest to takie dziwne, żeby mieć teraz je na sobie, ale Emeline mówiła, że będą bardzo pasowały e, do sukienki, którą król to... kupił mi na moje urodziny. Ja wciąż nie rozumiem, dlaczego miałam tutaj przyjść i się przebrać. Czy nie mogłam iść po prostu w sukience, którą już miałam na sobie? Ale wiesz, to nie byłoby tak jak Kopciuszek, jeżeli ukazałaby się tam wraz z księciem. Tak jak Kopciuszek. A przecież e, znasz opowieści na tyle dobrze, żeby to wiedzieć. Zaskoczyłaś Kloda balem, a, Ballem, a chciał e, pomóc, żeby ta niespodzianka była jeszcze inna. Ale dlaczego? Zobaczysz. Bierze mnie za dłoń e, i ciągnie mnie do sali tronowej. Kiedy wracamy do drzwi, które tam prowadzą, zdaję sobie sprawę, że coś jest inaczej. Wciąż słyszę jakieś tam odgłosy za drzwi, ale nie są one aż tak głośne. Ten wcześniejszy hałas zdaje się, że zniknął. Ja wejdę pierwsza. Poczekaj przez chwilę na mnie, dobrze? Lens powiedział, że ty już wiesz, jaki jest sygnał. Ale czekaj, co, co się dzieje? Emmeline tylko odpowiada na moje pytanie uśmiechem. Zobaczymy się po drugiej stronie, Lucet. To coś źle brzmi. Emmeline oczywiście otwiera drzwi i wchodzi do środka, a przez moment zastanawiam się, czyżby za nią nie pójść, pomimo tego, co mi powiedziała. Ale zaraz potem zauważam, że atmosfera się zmienia. To i wtedy słyszę to. Natychmiast rozpoznaje piosenkę. Jest taka delikatna i cicha, ledwo słyszalna, ale bardzo dobrze e, nie współgra oczywiście z balem o 12, jeżeli się pierwszy raz o tym usłyszy, ale ta piosenka, Claude, wchodzę do sali tronowej. Myślałam, że zobaczę Kloda siedzącego przy pianinie, grającym tę piosenkę, ale nie ma go tutaj. Mężczyzna e, przy pianinie jest jednym oczywiście z muzyków, ale jak on zna tę piosenkę? Nagle zdaję sobie sprawę, że w pomieszczeniu rozbrzmiewa tylko i wyłącznie ta piosenka, a wszyscy inni patrzą na mnie. O, luzette! Naprawdę nie czuję się z tym zbyt dobrze, że tyle ludzi wlepia we mnie w swój wzrok, ale to przecież nie tak jak było to dwa lata temu, że patrzyli na mnie z przerażeniem. Każdy tutaj wydaje się oszołomiony, no i wszyscy ludzie się uśmiechają. Widzę, że ktoś przechadza się poprzez zebranych i wychodzi na sam środek sali. Tam, gdzie ludzie się oczywiście rozeszli. Klot patrzy na mnie z zaskoczeniem. W tym momencie zapominam o wszystkich innych i uśmiecham się tylko do niego. Naprawdę opłacało się założenie tego wszystkiego, żeby zobaczyć, jak na mnie patrzy. Krot wciąż jest zaskoczony, uśmiecha się jednak do mnie szeroko, wyciąga swoją dłoń i zaczyna um, iść w jego stronę. Czy mogę poprosić o ten taniec Kopciuszku? Kopciuszku, nie mam zielonego pojęcia, o kim ty mówisz. Dotykam jednakże jego dłoni, wciąż się uśmiechając. O, jak ładnie! E, oczywiście jego dłoń spoczywa na moich plecach i przyciąga mnie do siebie bliżej. Masz rację. Nie powinienem nazywać Cię i porównywać z Kopciuszkiem. E, jakby nie patrzeć, ty śnisz od niej bardziej. Och, ja myślałem, że lubiłeś nazywać mnie e, zimną księżniczką. No i proszę bardzo, teraz używasz ognia jako metafory, ha? Lodową księżniczką. E, to tak spontanicznie pamiętasz, i ja taki bardzo jestem. E, a więc mówię to, co przychodzi mi na myśl. E, zaczyna ze mną tańczyć, a ja powoli za nim podążam. Już wcześniej wiele razy ze sobą tańczyliśmy, a więc tak naprawdę nie muszę myśleć o żadnym z jego ruchów. Nie mija dużo czasu, kiedy wokół nas ludzie także zaczynają tańczyć. To też wszystko jest spontaniczne, tak? E, nauczyłeś się tej piosenki od muzyków? Ja myślę, że to on ją napisał. Nie, to ja ich ją nauczyłem. No, nie mówiłam. E, ta noc miała być kompletnie inna, zanim Lens nie zaczął robić swojego, wiesz. E, chciałem właśnie zagrać... Ci tę piosenkę w, tym, w twoim pokoju. No i chciałem z tobą zatańczyć na balkonie. Ach, jakie to romantyczne. No i oczywiście zaraz potem wygłosiłbym serenadę do gwiazd dla ciebie. Patrzy się na moją sukienkę, także i na moje buty. Zamiast tego wygląda na to, że Lens miał bardzo dobry plan. Mówiłem mu o tym wcześniej. No, i wygląda na to, że on tak jakby zmienił te informacje przeze mnie dane e, przeciwko mnie. A więc zamiast tego, że ty mnie zaskoczyłeś, to ja ciebie zaskoczyłam. Myślę, że lama jest zawsze taki minusie, ale zaraz potem patrz, co robi. Idzie i wszystko zmienia i rujnuje moje plany. Ale muszę przyznać, e, że zrobił to o wiele bardziej spektakularnie niż się tego spodziewałem. Co sądzisz o piosence? Ja ile oni gadają jak tańczą. <laughs> eee, przyciąga mnie do siebie o wiele bardziej po tym, jak już się okręcamy. Przez chwilę eee, jestem bardzo blisko przyciśnięta do jego klatki piersiowej, uśmiechając się. Jest niesamowita. Gdzie ty się jej nauczyłeś? Nauczyłem? Sam ją skomponowałem, kochanie. No, i proszę bardzo, całe królestwo już będzie ją znało. Patrz, e, udaje mi się zobaczyć Lensa, kiedy się tak o, obracamy. On tylko posyła mi oczko i zaraz potem, oczywiście, lecimy dalej. Ale ja nie mam nic przeciwko. Jest taka piękna i mam nadzieję, że ludzie zaczną ją grać. Tak, kuchwa, ale tobie. Dobrze. Przyciąga mnie bliżej e, i delikatnie. Całuje mnie. Wyglądasz olśniewająco w tej sukience, Luset. E, tylko dlatego, że ta piękna sukienka została wybrana e, przez takiego konesera jak ty. <ścoughs> Och, nie chwal mnie tak, kochanie. Całym szczęściem w moim życiu to oczywiście rozpieszczanie ciebie. Przecież wiesz. Pewnego dnia nasze obowiązki, jeżeli chodzi e, o nasze królestwo, będą były na pierwszy planie. Pewnego dnia e, król za, zapytam mnie o rodzinę, ale na razie otaczam ramionami i szyję Kloda i całuję go. Ale teraz, kiedy wciąż mogę, e, chcę się cieszyć z tego, że Klod tak bardzo mnie rozpieszcza. Ja rozpieszczam jego. Kocham Cię Klody. Kocham cię też, moje kochanie, Lucette. Nasza dwójka wciąż okręca się. E, jesteśmy niemal tak, jak dwie piękne gwiazdy, które wokół siebie, tak, w swoim własnym świecie się kręcą. No i ich miłość trwała zawsze i na zawsze. I koniec. Chyba. ba, że chyba za szybko klikła. No i dobra kochani, słuchajcie, ja tutaj tylko przyciszę, żeby nie daj Boże nam tu nic nie tego. Nie, muzyczka nie została wycięta. E, no i kochani, co co ja myślę? A myślę, że Średnio, szczerze powiedziawszy. Powiem Wam, że troszeczkę nagrywając tę grę się namęczyłam, nie mówiąc o tym, że dzisiaj nagrywam ją już piąty raz i co chwilę muszę coś przerywać, bo albo coś się spieprzy, albo coś zadzwoni, albo ktoś mi wleź, ale no to wiadomo, to jest tylko i wyłącznie U mnie problem. A teraz przejdźmy do samej gry. Art. Pogorszył się i to bardzo. Po prostu rozmawiając z osobami, które no już potrafią rysować, prawda? E, kompozycje niektórych scen są do niczego. Luset wygląda w ogóle, jak miała wodogłowie, klot jest brzydki w choler, w ogóle wszyscy panowie, są masakryczni. E, bardzo mi się nie podoba, że tak naprawdę od pierwszej części widać tutaj regres. Nie wiem, czy to ta sama osoba rysowała, czy może nie ta sama, ale po prostu strzelili sobie w stopy, bo po prostu rysunki są gorsze. Te, te, to, to w ogóle, to wszystko jest źle. Masakra, ja nie będę w ogóle o tym mówić, ale dobrze, porozmawiajmy teraz o samej um, historii, która jest przedstawiona. Według mnie nie jest taka zła. Słyszałam, że inne są robione strasznie na siłę, szczególnie Roda, dlatego nie wiem, czy chce mi się go robić, szczególnie żeby wiecie, że ja za Rodą już wypadam. To jest chyba najładniejsza ilustracja. Eee, ale żeby jakoś tak mnie powaliła, że tak powiem ta część, szczególnie, że trzeba za nią zapłacić, to, to, to nie. No, po prostu nie. No, ilustracje są brzydkie. Osoby też są byle jakie. Historia jest w porządku, ale no jakoś nie powala. Wydaje mi się, że zapowiedzieli tę grę tylko, żeby zapowiedzieć, bo nie wiedzieli, że ta gra odniesie aż taki sukces. No i wydaje mi się, że zrobili ją po macoszemu, co jest bardzo przykre, bo ja czekałam na jakieś fajne historie. Wiadomo, zawsze każdy czekał na ślub, a ten ślub był taki byle jaki. No, nie czułam tego, jakoś nie czuję tej. Historii, tutaj, tej wersji, tutaj to wszystko jest takie, nie wiem, zrobione na byle, jako i w sumie jest to przykre, bo jest to pierwsze otome, które zaczęłam, i, i, i jakoś tak mi smutno. Ja wiem, że oni są jakimś, nie są takim wielkim studiem, jeżeli chodzi o gry, ale to nie zmienia faktu, że. No, Tyle jaka jest ta gra. Jeżeli ja miałabym wybrać, czy kupię ją jeszcze raz, to bym jej nie kupiła. Naprawdę nie, nie polecam jej. Wystarczy ją sobie obejrzeć na YouTube, czy to u mnie, czy u Awo. I szkoda, słuchajcie, waszych pieniędzy. No bo po prostu jest nieciekawa. Lepiej już kupić sobie jakąś grę od Automate, czy chociażby na telefon, a. Tu sobie dać święty spokój. No, bo narzekałam, bo narzekałam, ale no co, wydałam na to swoje pieniądze. E, zaproponowałam, że tak powiem, że e, przetłumaczę tę grę, zostałam z, zmieszana z błotem, także w sumie no, dlaczego mam być miła? No, nie muszę być miła, prawda? E, myślę, że zrobimy sobie jeszcze kogoś, nie wiem kogo, dlatego czekam słuchajcie e, na Wasze propozycje, kogo byście chcieli zobaczyć, bo chyba wszystkich nie będę robić. Myślałam najbardziej o Fritzu, ale tak jak mówię, wy proszę wybierzcie, kogo byście chcieli zobaczyć kolejnego, bo tak jak mówię, raczej wszystkich Panów nie będziemy robić. E, mi szkoda po prostu na to wszystko e, aż tyle czasu spędzać i wiem, że już inni też ponagrywają. Także słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jakieś tam ścieżki, jakby miają ja ją ogra, no to dajcie znać, to wtedy zrobimy. No, a my widzimy się oczywiście w innych seriach. Także trzymajcie się, Pa, pa!